Dywersyfikacja. Na pewno słyszałeś to słowo nieraz i wiesz, co ono oznacza. Ale czy tak naprawdę jest? Pojęcie dywersyfikacji jest niestety bardzo mocno nadużywane, bo żeby mówić o zdywersyfikowanym portfelu, nie wystarczy jedynie zaangażować się w więcej niż 4 czy 5 spółek. Na czym dokładnie ona polega? Tego dowiesz się w ciągu następnych kilku minut. Opowiem Ci, w jaki sposób do tego podejść, jakie błędy popełniają inwestorzy, jeśli chodzi o ten temat i jak poprawnie zróżnicować spółki w swoim portfelu. Na sam początek sprawdźmy, jak wyglądają źle zdywersyfikowane portfele. Pierwszy przypadek jest dość oczywisty. Akcje zbyt wielu spółek to klasyczny błąd sprawiający, że utrzymać kontrolę nad takim portfelem jest bardzo ciężko. W drugim przypadku wszystko wydaje się w porządku, natomiast spójrzcie, na 11 spółek 4 są z tej samej branży i w dodatku należą do tego samego głównego indeksu giełdowego. I to naraża nas nie tylko na słabość polskiego sektora finansowego, ale także odwrót inwestorów od największych giełdowych spółek. W trzecim zaś zbyt wiele z naszych firm należy do spółek groszowych, co naraża nas na mocne wahania osiąganych stóp zwrotu, a przecież właśnie to chcemy minimalizować. Odpowiednia dywersyfikacja jest bardzo ważna, bo skutecznie chroni nasz portfel przed ryzykiem poszczególnych spółek, ale wymaga jednak trochę poświęcenia. Dlaczego więc warto? Ponieważ jeśli właściwie złożymy nasz portfel, straty na części spółek mogą być rekompensowane przez zyski na innych. Przykłady takich sytuacji widzicie teraz na swoich ekranach. W pierwszej z nich wśród 12 spółek znalazło się 5, które w danym okresie straciły. Stopy zwrotu nie są zniewalające, ale możemy założyć, że był to standardowy giełdowy tydzień albo kilka tygodni w konsolidacji. Chociaż żadna ze spółek nie okazała się strzałem w dziesiątkę, to jednak odpowiednia dywersyfikacja pozwoliła nam wyjść na plus. W drugiej sytuacji postawiliśmy na 3 niezależne, najlepiej rokujące branże. Jedna z nich okazała się strasznym niewypałem, ale koniunktura na tym rynku nie miała żadnego wpływu na kondycję pozostałych i koniec końców znowu wychodzimy na plus. Najczęściej popełnianym błędem jest wrzucanie do swojego portfela zbyt wielu i zbyt podobnych do siebie spółek. Inwestorzy często ulegają wtedy złudzeniu, że dobrze się zdywersyfikowali, ale w pewnym momencie tracą kontrolę nad swoimi spółkami. Nie mówię oczywiście o tym, że trzeba śledzić wszystkie informacje dotyczące wybranych firm, ale warto chociaż znać ich sytuację techniczną, a nie wyobrażam sobie, żeby było to możliwe przy 20 spółkach. Kolejną, bardzo ważną i często marginalizowaną przez inwestorów kwestią jest wysokość prowizji. Zwykle i od zakupu, i od sprzedaży płaci się około 0,4%, przy czym nie mniej niż na przykład 6 zł. Oznacza to, że jeśli nasza prowizja powinna wynieść, załóżmy, 4,50, to my zapłacimy wymagane 6 zł. Przy 20 tysiącach na rachunku i 20 spółkach w portfelu ma to ogromne znaczenie. Na każdą spółkę przypada wtedy 1000 zł, a więc za kupno i sprzedaż zapłacić musimy dwa razy wymagane 6 zł, czyli w ostatecznym rozrachunku zapłacimy w prowizjach o 50% więcej. Jest to bardzo ważne nie tylko dlatego, że spółka musi wtedy mocniej wzrosnąć, abyśmy wyszli na plus, ale także dlatego, że przy aktywnym handlu znacznie więcej pieniędzy oddajemy naszemu domowi maklerskiemu i to całkowicie niepotrzebnie. W jaki sposób w takim razie odpowiednio się dywersyfikować? Po pierwsze musimy przemyśleć, ile spółek chcemy mieć w portfelu, biorąc pod uwagę czas, jaki możemy poświęcić na ich początkową analizę i późniejszą kontrolę. Po drugie, trzeba szukać firm w różnych indeksach giełdowych, ponieważ ich zachowanie nierzadko mocno się od siebie różni. Te z WIG-u 20 lub 30 to najczęściej duże, silne i stabilne przedsiębiorstwa wypłacające dywidendy, a więc ich akcje należą do defensywnych i powinny chronić nasze portfele w gorszych okresach. Motorów napędowych powinniśmy szukać z kolei wśród średnich spółek, bo mają one zwykle duży potencjał i w miarę ugruntowaną pozycję. Największe okazje trafiają się zaś wśród małych spółek, chociaż znaleźć wśród nich perełki jest niezwykle ciężko. Po trzecie, ważne, żeby znaleźć firmy, których działalność opiera się na różnych sektorach gospodarki, bo im bardziej poszczególne spółki się od siebie różnią, tym mniejsze ryzyko, że wszystkie jednocześnie będą tracić. Na koniec jeszcze tylko powiem, że skoro domy maklerskie oferują nam coraz większe możliwości, to może warto pomyśleć o dywersyfikacji geograficznej. Nie chodzi mi tutaj o kupowanie akcji polskich spółek działających w różnych zakątkach świata, a angażowanie się w papiery zagranicznych międzynarodowych koncernów. W ostatnich latach była to dla polskiej giełdy szczególnie kusząca alternatywa.